koncerty dla muzyka są chyba czymś najważniejszym, ponieważ koncert to już jest rozmowa z publicznością. Próby są czymś niesamowitym, ponieważ sprawdzamy się nawzajem. Sprawdzamy swoje przygotowanie i swoją odporność na emocje. To jest wielka radość. To są niesamowity wysiłek i emocje włożone, ale radość bycia, tworzenia tego zjawiska, bo to jest niewyobrażalne zjawisko, jest chyba jednym z piękniejszych odczuć w życiu. To działa odwrotnie. To dyrygent ma z was wyciągać energię, a tutaj z was koncertu jest odwrotnie. Ja nie jestem w stanie opanować waszej energii, nie? I ja już widzę, że was pomoże, nie? Nie współpracując na co dzień z amatorami w zakresie śpiewu, muszę być gotowy na pytania, których już dawno nie słyszałem, albo tłumaczyć rzeczy, nad którymi się już dawno nie zastanawiałem. I to jest fantastyczne i inspirujące dla mnie. Przyjaciele, moi studenci, ci, którzy ze mną współpracują, mówią, że jak wracam z iskierki, jestem lepszym człowiekiem. Ja myślę, że to jest najlepsza rekomendacja tego, co tutaj się dzieje. To nie tylko ja pomagam fundacji, przyjaciołom fundacji, ale to, co czerpię w zamian. Uśmiech dziecka, ich radość, zaangażowanie wolontariuszy, wszystkie wydarzenia, które się dzieją wokół, to jest coś, co zmienia mnie w moim miejscu pracy na co dzień. Zszedłem ze sceny właśnie, trochę to widać może nawet. Długi koncert, skupienie pełne, emocji co niemiara, dwa pisy, panowanie nad takim konglomeratem, nie pamiętam kiedy mi się to zdarzyło, orkiestra jedna, druga, dziedzińca onkologiczna, chór duży i to też nie złożony z profesjonalistów, tylko z pasjonatów, lekarzy, informatyków. No coś niecodziennego zupełnie, no i fantastyczni soliści. Akcja jest piękna i ten koncert jest równie piękny i jest to dla mnie ogromnie wzruszające w ogóle. Nie wiem, czy ja brałam udział w takim wydarzeniu, gdzie tak naprawdę czysta radość towarzyszyła przy organizacji, przy próbach i przy występie. Jestem naładowany totalnie takim dobrem. Uważam, że naprawdę to jest super rzecz i namawiam wszystkich moich znajomych artystów i artystki, żeby wziąć udział w takim niesamowitym wydarzeniu. Ja przede wszystkim bardzo cieszę, że mogę tu stanąć drugi raz z tą orkiestrą i NOSPR-u, i dziecięcą onkologiczną, i z tym świetnym chórem, niesamowitymi artystami, także bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Widzieć, że ten, kto nie był, niech bardzo żałuje, bo to jest niesamowite wydarzenie, jedyne takie w swoim rodzaju w Polsce i na pewno jedyne na świecie. To jest zawsze niesamowite zderzenie, spotkanie z tą nieprawdopodobną energią, jaką mają ci ludzie, którzy się tutaj spotykają w jednej sprawie, z jedną myślą. To cudowne być móc tutaj, to zaszczyt, przywilej, no niezapomniane. I mogę tak gadać i gadać i gadać tak na gorąco, bo jestem na gorąco zakręcony. Bardzo dziękuję, że tu jestem. Jestem absolutnie wzruszony, absolutnie poruszony. Absolutnie wstrząśnięty tym, co zobaczyłem. Ja nie byłem nigdy na tego typu inicjatywie organizowanej przez organizację społeczną. I w sumie jak się tak zastanawiam nad tym, kto był największym aktorem na tej scenie, to tak naprawdę chyba niekoniecznie Ralf Kamiński, czy Małgorzata Ostrowska, czy Grzegorz Turnał, ale te dzieci. Ja akurat siedziałem naprzeciwko dzieci, które tańczyły i to, jak one wkładały w to całą swoją energię, zarówno w taniec, jak i to, żeby być właśnie orkiestrą dziecięcą, to było absolutnie niesamowite. Iskierko, róbcie tak dalej, jesteście fantastyczni. Dziękuję.